Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielski gin JJ Dry Gin Family Distiller London Dry Gin JJ Wheatley. Niestety no, nie ma żadnych informacji na butelce. Litrowa butelka kupiłem w Morrisonie, bo było przecenione na 18 funtów. 37,5%, czyli bardzo klasycznie, jeśli chodzi o angielskie sklepy. Najmniejsza możliwa zawartość alkoholu, żeby się ciągle nazywało ginem. No i tak tu większość sprzedają alkoholi. Oprócz na przykład whisky. Whisky jest praktycznie standardowo 40 lub wyżej. No oczywiście z ginami też jest tak samo, lub wyżej, ale wódka, gin przeważnie jest 37,5%. Przejdźmy do ginu jako takiego. Oczywiście tu żadnych informacji nie ma, ale zajrzałem na ich stronę. Kartka mi spadła, ale przeczytam. Skórka pomarańczowa, skórka cytrynowa, jałowiec, nasiona arcydzięgla, nasiona kolendry, lukrecja. No i nie mogłem uwierzyć w to, co pisało, bo pisało Cassia Bar. Mówię, jaki baton? Jakie co? Ale jakby tam było K. Cassia Bark. No to już by był cynamon. I było tak, może zjedzona litera jest. Może, nie wiem. No i korzeń irysa. Całkiem ciekawa kombinacja, ale bardzo klasyczna też. Dobrze, przejdźmy do ginu, który jest oczywiście klarowny i pachnie jak gin. Czyli pierwsze miejsce jałowiec, później trochę takich przyprawowych nut i takie właśnie ziołowe, cytrusowe nuty. Lukrecja? Może. Jest tego dużo. Także bardzo klasycznie też. Tego byście się spodziewali po ginie. Klasycznym London Dry. Taki aromat. Tak. To jest to. Ok? Spróbujmy. Wasze zdrowie. No muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że będzie lekko słodszy. No i ta konsystencja będzie bardziej taka gęstsza. A on jest taki rzadszy niż myślałem. Wytrawny jest. I od razu jest dużo jałowca. Dużo cytrusów. Są przyprawy. Ale one później się jeszcze mieszają z odrobiną takich ognistych, pieprzynych nut alkoholowych. Nie jest tego dużo, ale w sumie razem dają trochę palenia. Fajne jakieś ziołowe nuty są, te cytrusy. Jest dobrze, tak jak powinno być. Tak byście sobie wyobrażali taki podstawowy brytyjski London Dry Gin. Nie ma tu bardzo udziwnień. Jest to taki bardzo podstawowy zestaw, ale przyjemny przez to. Tak jak powiedziałem, to ciało mogłoby być, że tak powiem, takie bardziej mięsiste, troszkę gęstsze, może nieco słodsze, no ale nie musi być. Mi się wydaje, że jest dosyć dobry. Bez udziwnień i do takich podstawowych drinków na pewno będzie dobrze pasował. Klasyczny. W smaku i aromacie. No i chyba o to chodziło tutaj. Także warto spróbować, szczególnie jak jest na promocji.
bo ja tak kupiłem w Morrisonie za 18 funtów, za litra. Dobra cena jak na obecne czasy. Także czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ten gin, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.